Wszyscy będą to robili przez najbliższy rok. Wszyscy będą z tego korzystali. Nie uciekniecie od tego. Nie ma innej opcji. Oto nowy iPhone 13 Pro. Oto i on. Dzień dobry. To, proszę Państwa, to jest nowy iPhone. Tak wygląda. Jeżeli znacie 12, to w zasadzie wiecie, jak wygląda. Wygląda prawie tak samo jak 12. Różni się, nie wiem, czy mi się uda to ująć, różni się wyspą. Ta wyspa wystaje potrójnie. Najpierw wystaje sama wyspa, potem wystają otoczki obiektywów, a potem same obiektywy. Być może to widzicie w tej chwili. Ja przesiadam się z Mini. Jak pierwszy raz go wziąłem do łapy, to myślałem, że to jest Pro Max. To jest kolos. Przy 11 Pro to jest kolos, a co dopiero przy Mini 12. Jeżeli nie potrzebujecie tych trzech aparatów, bardzo polecam. Miniaka jest, najlepszy telefon. Serio, najlepszy. Przejdźmy do części drugiej. Co dzisiaj zrobiłem, a czego nie. To, jak spodziewacie się, jest nagrywane już na 13 Pro. Powiem Wam, co dzisiaj zrobiłem, żeby go mieć i co, żeby doświadczyć go odpowiednio. Po pierwsze, przejechałem pół Polski. Zamówiłem go pół Polski dalej, nie do domu, bo wiedziałem, bo mnie dzisiaj w domu nie ma, więc zamówiłem go bardzo daleko. Po pierwsze, przeniosłem pierwszy raz w życiu, przeniosłem z iPhone'a na iPhone'a, przyniosłem dane. To było zaskakujące, bo zrobiłem to bez Wi-Fi. I zrobiłem to za pomocą hotspotu z trzeciego iPhone'a. W zeszłym roku próbowałem to zrobić w ten sposób i się nie dało. Przenoszenie z iPhone'a na iPhone'a jest rewelacyjne. Nie wiem, kiedy to naprawili. Korzystam z tego drugi raz w życiu i działa to w końcu poprawnie. Przynajmniej drugi raz w życiu już mi działa poprawnie. Więc jeśli zastanawiacie się, jak chcecie sobie dane przenieść, to polecam w ten sposób. Nie z iClouda, nie z backupu, który warto mieć, o czym wspominałem w innym filmie, gdzie miniaturki nie będzie tutaj, bo nie mam jak jej stawić. Teraz tak, iPhone 13. Pierwsze wrażenia, najpierwsze wrażenia moje są takie, że jest gigantyczny. To jest kloc. Gdyby był 13 Pro Mini, to bym wolał 13 Pro Mini. Jest po prostu za duży dla mnie. Nie będę fanem tego rozmiaru. Nowe wycięcie, ten nowy notch jest fajny, bo jest mniejszy. Jest dodatkowo przestrzeń w rogach, tam gdzie są te uszy normalnie. Uszy. Jest dodatkowa przestrzeń. Niestety jest źle wykorzystana. To oznacza, że po prostu jest wokół tych samych ikonek zrobili więcej przestrzeni. Zamiast tutaj zrobić mniejsze ikonki, dodać jakieś jeszcze informacje, wstawić licznik baterii procentowy. No i bez sensu zupełnie. Tutaj to wymaga jakiejś pracy i mam nadzieję, że to poprawi. To jest taka drobnostka, to mnie już od razu to założyłem, na początku mnie to od razu wkurzało. Notcha nie widzę, szczerze mówiąc mógł być mniejszy, znaczy mógł być ten większy, dalej jest mi to obojętne. Teraz tak, jeśli chodzi o same aparaty. Robiłem zdjęcia parę, jeszcze nie robiłem nocnych ponoć, nocne są najlepsze, największa różnica jest. Tryb cinematic, jak widzicie, właśnie w nim nagrywam. Jest dobrze. Trochę tutaj widać, jest popsute. Warunki oświetleniowe nie są dobre. Słońce już zachodzi, zaczyna się robić ciemno. Ja nie jestem doświetlony w żaden sposób, mimo że mam tam z tyłu wszystkie światła zapalone. Więc no nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia. Nie widziałem tego wideo jeszcze, w sensie, jeśli chodzi o edycję. Korzystam z trybu cinematic i teraz będziecie mogli sobie zobaczyć krótki montaż kilku klipów, które dzisiaj zrobiłem.
poszedł. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jedna rzecz, jeśli chodzi o edycję. Bardzo fajne jest to, że można edytować sobie plik i wybierać punkty, w którym chcemy zmiany ostrości. Niestety nie znalazłem sposobu, żeby wyedytować, jak szybko ma się ta ostrość zmieniać. To znaczy, że to przejście jest takie, jakie widzieliście i nie wiem, jak zmienić prędkość. Być może można, ale ja nie umiem tego zrobić jeszcze. No niestety jest na razie 1080p i coś o dziwne, tylko 30, nie możemy 25 ani 24 klatki na sekundę robić, co mnie bardzo zdziwiło. Mam nadzieję, że to dodadzą z czasem, mam nadzieję, że to będzie w 4K, na razie nie ma tego w 4K, po prostu procesor, który, czyli A15, który jest odpowiedzialny za to przetwarzanie tych wszystkich danych, nie wyrabia. Sama edycja zdjęć, nie wiem, czy kojarzycie, na iPhone'ie można w tej chwili wideo edytować, to znaczy można dodawać filtry do wideo i tak dalej. To no, czas do czasu z tego korzystam. Zawsze mnie zaskakiwało, jak szybki jest iPhone podczas tego zapisywania tych zmian, bo to jednak musi ileś tam sekundowy czy minutowy film wyedytować i każdą klatkę osobno poprawić, tak? To, jak szybko ten to robi, to jest absolutnie niewiarygodne. Zdjęcia zobaczymy. Na razie mi się podobają. Oglądam je na 6-calowym ekranie, więc nie mam pojęcia, jak dobre są w rzeczywistości. Dopiero jak zobaczę na dużym monitorze, będę mógł coś więcej powiedzieć. Na razie jestem zadowolony. Typowy iPhone'owy klimat. Korzystałem, już włączyłem sobie styl fotograficzny. Jeden sobie uruchomiłem. Można je sobie edytować. Jest kilka tam presetów, z których możemy korzystać. I potem jest kilka innych, które można sobie, znaczy możemy sobie dostosować własne po prostu. Jeszcze nie próbowałem własnego. Będę eksperymentował w najbliższych dniach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecę montować ten film. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeżeli nie macie pytań, to też zapraszam do komentarzy albo do łapkę w górę, albo cokolwiek tam chcecie zrobić, dajcie coś. To jest za darmo. To nic was nie kosztuje. See you. Zapomniałem o trybie makro. Fajnie jest. Działa dobrze. Brakowało trybu makro. Jest automatyczny. Nie można go ręcznie nastawić na makro. Szkoda. Ale jest fajnie. Thank you.